Witam was, nazywam się Marek Cypliński i chcę wam powiedzieć o prawdzie, którą poznałem, o wolności, której dotknąłem, wolności, której szukałem całe życie. I chcę wam powiedzieć, że grzebałem w różnych religiach i w pewnym momencie poznałem, że w żadnej religii nie ma wolności. Każda religia jest tylko kolejną opcją, ale w którymś momencie życia spotkałem się z Jezusem i to wywaliło wszystko w moim życiu do góry nogami. I powiem ci, że możesz myśleć, że jesteś wolnym człowiekiem i wypracować sobie jakieś spełnienie, ale zawsze to będzie namiastka tylko spełnienia, które możesz doświadczyć w Jezusie. Nie wierzę dzisiaj, że można być wolnym i spełnionym człowiekiem poza Chrystusem. Wiesz dlaczego? Kiedyś uwielbiałem ten festiwal. Uwielbiałem tu przyjeżdżać, bo tutaj dotykałem namiastkę wolności. I tutaj czułem szczęście, ale później wracałem do szarej rzeczywistości i znowu wszystko było do kitu. W którymś momencie zachorowałem na depresję i nikt nie był w stanie mi pomóc. I wiesz, w zimnej piwnicy zacząłem wołać: Jezu, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, taki jak 2000 lat temu i zmartwychwstałeś, jeśli mnie akceptujesz, ja potrzebuję Cię poznać. I wiesz, on zaczął mi odpowiadać, bo on jest osobą, nie religią, nie żadną opcją religijną. I on uwolnił mnie z depresji. Wiesz, ja byłem osobą, która była mocno zalękniona. A dzisiaj jestem odważny i czuję się bezpiecznie. Dlatego, bo najpotężniejszy, jedyny Bóg mieszka we mnie i jest moim najlepszym przyjacielem. Chcę ci powiedzieć, że nieważne, jakich zasad religijnych przestrzegasz lub zasad moralnych, jak bardzo starasz się być sprawiedliwy, jedyne, czego potrzebujesz, to narodzić się na nowo. Nie przestrzegać jakichś przykazań, reguł, zasad. To jest jedyne. Jedyne. Musisz narodzić się na nowo, jak ja to zrobiłem. Zacząłem wołać w piwnicy: Jezu, ja pragnę Ciebie poznać. I to było szczere i autentyczne. Bo Bóg tego, czego szuka, to Twojego szczerego serca. Jeśli w sercu jesteś szczery, zacznij wołać do Niego. Jestem 100% pewien, że Bóg Ci odpowie. Tak jak mi odpowiedział. I On jest taki sam dzisiaj, jak 2000 lat temu. On uzdrawia i uwalnia. Jeśli zmagasz się z chorobą, możesz podejść do nas, położymy na Ciebie ręce. Możesz zostać uzdrowiony. Wiesz, Królestwo się przybliżyło i ono przejawia się w mocy. Nie przejawia się w religii, ani w żadnej filozofii, ani w samodoskonaleniu się. Samodoskonalenie się mówi, że musisz się trudzić, aby było Ci w życiu lepiej. A ja w Jezusie jestem wolny i dzisiaj się nie trudzę. Odpoczywam, czuję się swobodny. A do tego mam spełnienie. Do tego jestem spełniony i wolny. I to jest również dostępne dla Ciebie. To jest kwestia Twojej decyzji. Czy się odważysz? Czy odważysz się poznać Jezusa? Czy odważysz się pójść za Nim? To takie proste. Nie namawiam Cię do niczego. Ale jeśli masz pragnienie w swoim sercu, wystarczy jeden krok. To zależy tylko od tego, czy chcesz. Tylko od tego, czy chcesz, nie od tego, czy zasłużyłeś, czy zapracowałeś.